panu dyrektorowi za te słowa o szkolnictwie wyższym, bo odczuwam to na co dzień. Natomiast mam cztery uwagi. Pierwsza uwaga dotyczy definicji społecznej odpowiedzialności. Mianowicie pani tutaj przytoczyła, że jest to wpływ przedsiębiorstwa na społeczeństwo. Ja bym chciał tutaj coś dodać, bo uważam, że to nie wyczerpuje definicji. Mianowicie wpływ jego zasadniczej działalności biznesowej na społeczeństwo. Dlaczego ja to podkreślam? Ponieważ mamy w ramach właśnie tego PR-u, czy filantropii, czy dobroczynności, czy sponsoringu działania trochę będące za dymą, prawda, za zasłoną, tu zasponsorujemy, tu posadzimy drzewka, tu coś zrobimy, ale za chwilę pracowników gnębimy, czy zatruwamy środowisko. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma dotyczyć działalności tegoż biznesu w jego głównym nurcie, a nie być czymś poza, bo to poza to jest właśnie filantropia, to jest dobroczynność prywatna zupełnie, a nie żadna społeczna odpowiedzialność biznesu. To trzeba bardzo wyraźnie dopowiedzieć. Druga uwaga. Ktoś z Państwa, chyba Pan, tutaj troszeczkę zahaczył o te nasze polskie wzorce, że trochę ich nie mamy, prawda? Pan tutaj mówił o tym, że to gdzieś importujemy ten CSR z Zachodu. Ja bym chciał troszkę zaoponować. My mamy wzorce. Za rok będzie stulecie spółki Gazolina, pewnie niektórych z Państwa znanej. Spółki stworzonej przez inżyniera Mariana Bielerzyńskiego. Człowieka legendy, człowieka patrioty, fantastycznego wynalazcy. Najlepsze instytuty niemieckie cmokały, jakiej jakości on robił produkty swoje w Zagłębiu Borysławskim, współtwórca tego Zagłębia. Człowiek, który stworzył pierwszy skuteczny system akcjonariatu pracowniczego na świecie, właśnie w swojej firmie Gazolina. Za rok mamy stulecie powołania tej spółki akcyjnej, bo pierwsza spółka z była w 12, ale ta akcyjna, w której powstał akcjonariat pracowniczy, była w 16. I rozumiem, mamy wzorce polskie, fantastyczne wzorce polskie. Jestem w kontakcie z człowiekiem, który odziedziczył archiwum Gazoliny, które cały okres komunizmu przetrwało w prywatnym mieszkaniu we Lwowie. Samochodem prywatnym to poprzewoził do Warszawy. Chcemy ten materiał wykorzystać. Bardzo się cieszę, gdyby NBP nam tutaj pomógł, zasponsorował pewne działania typu wystawa, konferencja. A już mamy pewne doświadczenia ze współpracy, chociażby przy konferencji głuchych na uczelni Ozaskiego, gdzie NBP bardzo pomógł i pani też występowała. Także mamy polskie wzorce. Ja to wspomnę o tym Marianie Bielerzyńskim, fantastycznym patriocie. Późniejszy prezydent Mościcki był w jego Radzie Nadzorczej. No w ogóle fenomenalna. Jak ktoś z Państwa chce, proszę o adres mailowy, prześlę PDF-em książkę na temat Gazoliny i Mariana Bielerzyńskiego, bo naprawdę warto to przeczytać. Warto z Kazimicza dołączyć. Oczywiście, że tak. No mamy tych wzorców wiele. Ja tylko mówię o Bielerzyńskim, bo jest kompletnie zapomniany. Trzecia uwaga. Pan redaktor powiedział, że no jest jakiś problem z tym CSR-em, bo inaczej byśmy się tutaj nie spotykali. Ale rzeczywiście, że jest problem. To jest nie tylko problem instytucjonalny tego, że mamy jakieś tam, prawda, spłaszczanie poprzez kryterium ceny czy jakieś inne elementy, o których tu mówiliście Państwo, ale to jest także pewien problem kulturowy. To jest problem w ogóle z odpowiedzialnością. Mianowicie mamy ogromny deficyt odpowiedzialności. Często jest rzucane to na okres komunizmu, gdzie wszystko było niczyje i ludzie się czuli odpowiedzialni. No, można przywoływać znowu różne autorytety, jak na Wyszyńskiego, który pisał o tym braku gospodarza tutaj na tej ziemi i tak dalej, prawda? Więc jest ten deficyt odpowiedzialności za dobro wspólne, za te sprawy społeczne i wydaje mi się, że to jest jakby podstawowa sprawa, tak? Oczywiście on jest wzmacniany przez różne postawy, no takie, które tutaj Państwo też krytykujecie, czy polityków, czy instytucji publicznych i tak dalej. I w tym kontekście chciałbym dodać coś od siebie, mianowicie ja stawiam taką tezę. Zresztą ta teza jest udokumentowana tą książką, którą tutaj trzymam w ręku. Mianowicie stawiam taką tezę, że żeby przedsiębiorstwo czy instytucja była odpowiedzialna społecznie na zewnątrz, musi być najpierw w niej kultura odpowiedzialności wewnątrz. Ja o tym tej książce piszę, zarządzając się odpowiedzialności. Książka została wydana w roku 2008 przeze mnie prywatnie, potem w 2013 drugie wydanie. Występowałem na wielu konferencjach. Nikogo to do cholery nie interesowało. Ja się dziwię, bo jeżeli chcemy naprawdę dotknąć problemu odpowiedzialności, to powinniśmy zacząć od zarządzania, od tego, co tu Państwo mówiliście, między innymi o menedżerach, czym tak naprawdę menedżerowie powinni się zajmować,
Oni powinni między innymi o to dbać w swojej codziennej pracy, żeby ta praca i ten biznes był właśnie społecznie odpowiedzialny wobec wszelkich interesariuszy, pracowników, otoczenia, to zakorzenie, o którym Pan mówił, środowiska i tak dalej. Jeżeli nie będziemy mieli menedżerów odpowiedzialnych w firmie, to możemy zapomnieć o społecznej odpowiedzialności biznesu. I bardzo będę się cieszył, gdyby ktoś z Państwa się jakby tym procesem interesował, no bo to jest proces, tak jak powiedzieliśmy, kulturowy, wychowawczy czy mentalny, który po tych wszystkich naszych doświadczeniach historycznych, no mamy potężny, tak? My Polacy szczególnie, bo są nacje, które na tym trzeba badają dużo lepiej. I to jest ogromna praca. Ja na przykład jeżdżę samochodem. Ciągle narzekamy jako kierowcy na tą kulturę jazdy. W Austrii byliśmy z dziećmi, tylko stanęliśmy na chodniku, zaczęliśmy się obracać w kierunku krawężnika, samochody stawały, przejście czy nie przejście. U nas ciągle dzisiaj jest problem. Prawda? Nie ma żadnych audycji, nie ma żadnych programów, które by tworzyły, tak jak kiedyś były takie 5-minutówki o podatkach w telewizji polskiej, na temat kultury jazdy, na temat innych problemów. Nie ma nic. W ogóle telewizja, o której już była mowa, nie spełnia swojej misji społecznej i wiele instytucji nie spełnia tej swojej misji społecznej. Dramat. My musimy się zacząć wychowywać, najpierw jeśli chodzi o podstawowe wartości, tworzyć odpowiedzialność w komórkach podstawowych i dopiero potem mówić o tym, co się zadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.